Camtasia to program, który pozwala tworzyć niesamowite materiały wideo z nagranym ekranem z wieloma ciekawymi efektami, jak płynne zoomowanie, pokazywanie kursora myszki, wyświetlanie skrótów klawiaturowych i naprawdę wiele, wiele innych. A przy tym jest bardzo łatwym programem w obsłudze i łatwym do nauczenia się. Dzięki temu poradnikowi w ciągu chwili nauczysz się, jak z niego zacząć korzystać, jeżeli jesteś początkującym. Natomiast w opisie pod tym filmem znajdziesz linka z kodem rabatowym na zakup Camtasia. Po tym jak zainstalujecie Camtasia, pojawia wam się takie okienko, w którym możecie wybrać kilka rzeczy. Oczywiście możecie rozpocząć nowy projekt, użyć szablonu, otworzyć ostatni projekt albo po prostu zacząć wasze pierwsze nagranie. Zacznijmy od nagrania. Pojawia nam się okienko przechwytywania, w którym po pierwsze musimy wybrać obszar, który będziemy nagrywać. Oczywiście w tym momencie mam podpięte trzy monitory do komputera, więc one są widoczne tutaj. Możemy także predefiniować wybrany obszar zaznaczając go albo możemy skorzystać z predefiniowanych ustawień rozdzielczości poniżej ewentualnie możecie włączyć lub wyłączyć to nagrywanie jeżeli tego nie potrzebujecie. Następnie mamy zakładkę, gdzie możemy wybrać możliwość nagrywania kamery internetowej, jeżeli taką macie podpiętą do komputera, ewentualnie możecie wybrać aparat, który także możecie na przykład przez graber HDMI podpiąć Bezpośrednio do komputera. Kolejna zakładka to są ustawienia audio. Tutaj wybieramy źródło naszego dźwięku, przede wszystkim nasz mikrofon. Następnie mamy także możliwość wyłączenia lub włączenia dźwięków systemowych, czyli jeżeli odtwarzacie, załóżmy jakiś film w przeglądarce, czy ten dźwięk ma się także nagrywać. Następnie warto przejść do zakładki Tools i tutaj wejść we właściwości. I najważniejsza rzecz to oczywiście określić, gdzie mają być przechowywane pliki po tym, jak zostaną nagrane. A także określić, w jakim klatkarzu ma być przechwytywany wasz ekran, oczywiście 30 albo 60 klatek na sekundę. Jeżeli nagrywacie jakieś gry, to koniecznie skorzystajcie z tego wyższego klatkarzu i nagrywajcie z enkoderem TSC2, ponieważ on oferuje lepszą jakość niż H264. Wciskamy REK i możemy zacząć nagrywanie naszego ekranu. Po wykonaniu nagrania pokażę Wam się taki widok interfejsu. Najważniejsza rzecz to tutaj macie główne okno montażu. Oczywiście w tym momencie mamy dwa pliki wideo, które są tutaj odwzorowane na dole na tak zwanym timeline. One są oczywiście nagraniem ekranu oraz drugim widokiem kamery. Oczywiście możecie je swobodnie obracać, zmieniać ich wielkość położenie względem siebie. Żeby dostosować sobie widok tego interfejsu, możecie oczywiście zmienić powiększenie na ekranie. Polecam wam oczywiście zastosować opcję fit, dzięki czemu automatycznie obraz dopasuje się do maksymalnej możliwej wielkości. Kolejna ważna rzecz, którą polecam wam sprawdzić tutaj w tym menu u góry, to oczywiście Project Settings i tutaj jeszcze raz możecie wybrać rozdzielczość waszego projektu. W tym przypadku oczywiście polecam wam najwyższą możliwą, którą oferuje wam monitor bo to właściwie od monitora jego rozdzielczości zależy ta wynikowa rozdzielczość, która jest możliwa do nagrania. No i druga bardzo ważna rzecz to oczywiście klatkasz i ja polecam wam 30 klatek na sekundę, ponieważ dobrze się to wtedy zgrywa z ekranem. Ewentualnie, jeżeli nagrywacie jakieś szybkie akcje gry, coś co jest bardzo dynamiczne i po to, żeby uniknąć niepotrzebnego rozmycia na ekranie, możecie zastosować 60 klatek na sekundę. I jeszcze jedna ważna rzecz to oczywiście możliwość autoregulacji głośności gdyby wasz materiał miał jakieś niespodziewane piki głośności to Camtasia jest w stanie przy tej opcji zaznaczonej normalizować czyli ujednolicić w miarę nagrywanie dźwięku na dole interfejsu mamy timeline, podzielony oczywiście na ścieżki, tak jak w każdym programie do montażu. Im wyżej znajduje się dana ścieżka z daną rzeczą, tym po prostu jest widoczna ponad to, co się znajduje poniżej. Czyli przykładowo, gdybyśmy zamienili w tym momencie kolejność, to tutaj, jak widzicie, widok ekranu całkowicie zasłoniłby kamerę, oczywiście ona tutaj cały czas jest, ale zmieniliśmy tylko kolejność. W miarę jak będzie rósł Wasz projekt, możecie także zmieniać wielkość poszczególnych obszarów. Na przykład gdybyście potrzebowali podglądnąć kilkanaście rzeczy, które tutaj możecie mieć umieszczone na timeline'ie, to tak jak pokazałem Wam, wystarczy najechać na okienko, pokazują się dwie szczałki i możecie swobodnie przekształcać Wasz interfejs. Podgląd timeline'u także możecie powiększać i zmniejszać. Do tego służą tutaj te dwa znaki, plus i minus. Oczywiście mamy też suwak do takiego płynnego zmieniania. Wielkości powiększenia, a także możecie skorzystać ze skrótu klawiaturowego Ctrl plus i Ctrl minus do zmniejszania. No i załóżmy, naszą grafikę, rozsuniemy sobie na całą szerokość naszego klipu, także będzie ona widoczna. I teraz załóżmy, jeżeli chcielibyśmy zablokować ten widok, po to, żeby przypadkowo nie poruszyć tą ramką, to wystarczy, że tutaj. Przy danej ścieżce, czyli w tym przypadku track 5, klikniemy sobie kłódkę i dzięki temu nie możemy nic robić z tą ścieżką, dopóki jest ta kłódka zablokowana. Jeżeli chcecie dodać do Camtasia jakikolwiek inne pliki, to wystarczy tutaj w oknie Media Bin kliknąć Import Media i pojawi Wam się nowe okienko. Gdzie możecie po prostu wgrywać zdjęcia, filmy i inne grafiki, których potrzebujecie? Albo możecie otworzyć folder zawierający wasze grafiki, filmy, zaznaczyć elementy, które chcecie wrzucić do kamtazy, przeciągnąć je i zaraz one pojawiają się w waszym folderze MediaBin. Jeżeli chcecie, oczywiście, dorzucić na przykład jakąś grafikę do Camtasji, wystarczy, że przeciągniecie ją na ekran. Od razu pojawiają się elementy, dzięki którym możecie skalować dany obrazek, przesuwacie w dane miejsce i on także pojawia się na timeline'ie. I oczywiście, tak jak widzicie, on będzie widoczny tylko przez ten krótki okres czasu. Jeżeli chcielibyście, żeby był na całym filmie, to przeciągamy go sobie i rozszerzamy na cały timeline. I oczywiście możemy dokładać dodatkowe elementy na nasz timeline, na przykład taki podgląd monitora. Nazwijmy to, jeżeli przesuniemy sobie na kamerę, będziemy mogli troszkę uatrakcyjnić ten widok kamery. Tylko pamiętajcie o tym, że ważna jest kolejność, ponieważ jeżeli zmienimy tylko kolejność, damy widok kamery nad tą grafikę, to od razu to wszystko będzie miało swoje odzwierciedlenie tutaj na naszym podglądzie. Więc po prostu ta ramka musi być powyżej naszego widoku kamery. W taki sam sposób możecie dodawać pliki dźwiękowe. Otwieramy sobie folder, przeciągamy do Media Bean i zaraz pokazuje nam się plik dźwiękowy, żeby użyć go jako podkładu dźwiękowego, przeciągamy sobie go na timeline i już mamy nasz podkład dźwiękowy w filmie. Jeżeli chcecie usunąć kawałek filmu z timeline'u, wystarczy, że zaznaczycie go, macie od tego zieloną i czerwoną szczałeczkę u góry i następnie klikamy sobie backspace. I tak jak widzicie, powstała pusta przestrzeń, żeby dosunąć te klipy po prawej stronie, musicie je zaznaczyć myszką, a następnie dosunąć. Możecie jednak zautomatyzować ten proces i po tym jak zaznaczycie dany obszar, kliknijcie Ctrl Backspace i wtedy od razu po usunięciu tego elementu zaznaczonego po prawej stronie klip zostaje dosunięty do lewej części. Możecie także wycinać fragmenty filmu z jednej ze ścieżek, albo z pierwszej, albo z drugiej, wystarczy że zaznaczycie ją klikając lewym przyciskiem myszy. Następnie skrót klawiaturowy S dzieli nam ten klip. Idziemy do drugiego miejsca, gdzie chcemy go przeciąć, klikamy znowu S. I ten fragment możemy wykasować. I tak samo działa skrót tutaj Backspace, zostawiając nam pustą przestrzeń. Ewentualnie Control Backspace usuwa nam tą pustą przestrzeń i usuwa fragment zaznaczonego filmu. Jeżeli na waszym timeline znajduje się kilka rzeczy, które chcielibyście zgrupować, tak jak widzicie, tutaj są te trzy rzeczy, po to, żeby na przykład polepszyć widoczność elementów na timeline, żeby łatwiej wam się montowało, ewentualnie jeżeli chcielibyście je za jednym razem przesuwać, klikając tylko jeden element, to wystarczy, że zaznaczycie z wciśniętym kontrolem lewym przyciskiem myszy wszystkie te trzy elementy, a następnie klikniecie CTRL-G. Tak jak widzicie, powstała nowa grupa. Dzięki temu możemy sobie to wszystko przesuwać dowolnie i jeżeli klikniemy tutaj tym małym plusem, to możecie podglądnąć, jakie elementy i w jakim układzie one się znajdują w tej grupie. Tutaj małym X-em zamykamy sobie ponownie tą grupę, i tak jak widzicie, wracamy do naszego głównego timeline'u. Te elementy w grupie możemy także rozgrupować. Wracają one do pierwotnego widoku. W Fantazji widok waszej kamery, gdzie macie nagrany dźwięk, jest najczęściej spłaszczony i widoczny w formie takiej jednej ścieżki. Jeżeli chcielibyście rozdzielić ścieżkę wideo i audio, klikamy prawym przyciskiem i wybieramy opcję separate audio and video i dzięki temu ścieżka audio jest rozdzielona ze ścieżką wideo. Dzięki temu możecie osobno edytować wasze audio i wasze wideo. Ewentualnie, jeżeli na przykład ścieżka dźwiękowa delikatnie rozjeżdża wam się z obrazem, możecie delikatnie przesunąć tą ścieżkę i dopasować tak, żeby ona była idealnie zsynchronizowana z obrazem. Także używając trzech klawiszy J, K, L, możecie sterować podglądem waszego timeline'u. Za pomocą literki L puszczacie podgląd do przodu. Jeżeli klikniecie kilka razy, to za każdym razem ta prędkość odtwarzania do przodu zwiększa się. Jeżeli natomiast klikniecie K. Całkowicie stopuje nam się podgląd, natomiast jeżeli skorzystacie ze skrótu klawiaturowego J, to nasz podgląd będzie odtwarzany do tyłu i także tutaj, jeżeli kilka razy klikniemy, ten podgląd będzie odpowiednio przyspieszany. I są to bardzo przydatne skróty klawiaturowe, szczególnie jeżeli montujecie swój film i jest to dużo materiału z nagranego ekranu i musicie ten materiał szybko przeglądnąć i usunąć niepotrzebne fragmenty. W Camtasia możemy oczywiście skalować każdy z tych klipów filmowych. Możemy także zmieniać wielkość kamery internetowej, która jest pokazywana najczęściej na początku w prawym dolnym rogu. Jeżeli chcecie to zrobić, to na timeline zaznaczamy sobie klip. Pokazują nam się takie punkty i możemy dzięki temu skalować naszą kamerę na cały ekran bądź zmniejszać. Także z wciśniętym altem możemy przycinać, Widok tej kamery, a także innego każdego innego klipu filmowego, i dzięki temu możemy ten widok kamery po prostu zrobić na przykład w kwadracie. Jeżeli chcielibyście usunąć widok kamery, wystarczy, że klikniecie, zaznaczycie ten widok, który w moim przypadku jest na ścieżce numer 2, i wciśniecie backspace. Jeżeli chcielibyście obrócić widok waszej kamery pod dowolnym kątem, to przy zaznaczonym klipie na środku pojawia się tutaj taka mała kreska. Z kropką na końcu, klikamy na nią, i dzięki temu możemy dowolnie obracać nasze ujęcie. Także przy zaznaczonym klipie po prawej stronie pojawiają się właściwości. Jeżeli chcielibyście zrobić efekt pochylonego ekranu, wystarczy, że klikniecie na swój ekran i po prawej stronie macie opcję rotation i tutaj wystarczy delikatnie popróbować różnych ustawień. Możemy także zmienić skalowanie tego obrazu i zobaczcie, możecie w bardzo prosty i szybki sposób uzyskać taki ciekawy efekt. Jeżeli chcielibyście dodać na swoim nagraniu jakąś notatkę, czy to w formie chmurki czy szczałki, czy po prostu zwykłego tekstu, musicie wejść do zakładki Annotations i dzięki temu możecie na przykład dodać taką chmurkę z własną informacją dla widza. Jeżeli natomiast chcielibyście dodać jakąś szczałkę, która wskazuje pewien fragment na ekranie, wystarczy, że przejdziecie do drugiej zakładki i oczywiście to jest wszystko w pełni sterowane. I do każdego tego efektu po prawej stronie oczywiście mamy bardzo Dużo efektów. Jak widzicie, możemy zmienić grubość tej szczałki I to, co jest najważniejsze, to na timeline, oczywiście, pojawia nam się w dodatkowej ścieżce ten efekt, dzięki czemu możemy zmieniać, jak długo ta szczałka będzie widoczna na ekranie. Mamy także możliwość dodawania dowolnych kształtów, jak na przykład ramka albo prostokąt. Jeżeli chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę widza na pewien fragment ekranu, to możemy z Annotation wejść do zakładki Blur i Highlight i wybrać opcję Spotlight, dzięki czemu część ekranu jest delikatnie przyciemniona. A my możemy na przykład wyszczególnić to małe okienko. Oczywiście jest też opcja highlightera, i w ten sposób możemy na żółto bądź na inny przeźroczysty kolor, ponieważ tym możemy sterować tutaj po prawej stronie, zaznaczyć bardzo ważny fragment na ekranie. Możemy także z zakładki Sketch and Motion wybrać efekt takiego ręcznego zaznaczenia części ekranu. Wystarczy, że zaznaczymy sobie okienko, które nas interesuje. Na timeline pojawia się oczywiście ta animacja. Możemy zmienić czas trwania. Klikamy i mamy taki odręczny kwadrat. Jeżeli macie już gotowy film, chcecie go zapisać, w prawym górnym rogu klikamy eksport, local file. Wybieramy nazwę naszego filmu, wybieramy ścieżkę dostępu. Rekomenduję Wam, żebyście zapisywali to w formacie MP4. Wchodzimy sobie w zaawansowane opcje, to jest bardzo ważne. Musimy sprawdzić rozdzielczość projektu. Oczywiście polecam Wam zapisywać w najwyższej możliwej. Najczęściej to jest rozdzielczość nagrywanego ekranu. Wchodzimy do zakładki Encoding, wybieramy sobie klatkarz. To jest klatkarz, który najczęściej jest spójny z składkarzem waszej kamery lub waszego ekranu. Wybieramy jakość, tu polecam wybrać 100%, następnie przechodzimy do zakładki audio, wybieramy bitrate 192 i klikamy eksport. Po lewej stronie ekranu mam dla ciebie najnowszy poradnik na temat Kamtazji. Pokażę ci w nim, jak dodać niesamowite efekty, które sprawią, że twoje filmy w Camtasi będą wyglądać jak profesjonalne produkcje. Natomiast po prawej stronie przygotowałem dla ciebie kolejne ciekawe poradniki dotyczące Camtasi. Koniecznie sprawdźcie wszystkie.